Hej, tutaj pierwszy filmik kanału Gibik and Dynia. Ja jestem Gibik, a tu jest... Dynia, poczujcie mą dynię. Tak, więc co by tu wiele mówić. Będzie to nowy kanał poświęcony budowlom, a także konstrukcjom, chociaż to chyba jedno to samo i się ze sobą pokrywa. Z nami widzimy pierwszą naszą budowlę, znaczy nie pierwszą naszą, pierwszą naszą ogólnie na kanale, którą nagrywamy. Jest to na konkurs Blow'a, skoki narciarskie, obecne pewnie nieaktualne. Zaraz tam przyjdziemy. Powiem jeszcze o kanale tyle, że będą prowadzone dwie serie wyzwania, czyli budowle, które chcecie od Was i zwykłe na... i zwykłe budowle w pokroju tego lub na różne konkursy. I mała prośba do widzów. Piszcie nam w komentarzach wyzwania, a także... możecie podawać linki do konkursu, możecie dawać swoją scenę. Najlepiej będzie, jeżeli napiszecie też wyzwanie. A także jak najwięcej linków do konkursów, w których można niekoniecznie coś wygrać, ale może się popisać tym, co się umie. Jeżeli oczywiście chodzi o budowanie w Minecrafcie. Będziemy Wam bardzo wdzięczni, a teraz przejdźmy do samego sedna, czyli do budowli, którą widać właśnie tutaj za nami. Teraz powiemy coś o samej konstrukcji. Budowla ma mało elementów wełnianych, właściwie nic poza dwoma literkami, bo nie jest do ozdoby, jest działającym mechanizmem skoku właśnie narciarskiego. Niezbyt dobrej symulacji, ale zawsze coś. Na górze mamy siedzącego w wagoniku dynię, poza tym początek toru, zasilającego dźwignia, skrzynkę z kilkoma minecartami i nasze nowe logo. Nowe, na kanał. Potem zjeżdżamy na zasilane tory, które kierują nas przez torowe półpłytki, odpalające mechanizm wyzwalający tu po dwóch stronach ramki, a także podpalający całą budowlę. Po spadzie w dół lądujemy na takiej jakby platformce. Samo pory blow. To jest pułapka na roztropnej, póki co na samego blowa. Potem na razie jest to bardziej konstruktywne i skierowane do jednego uczestnika, użytkownika, czyli właśnie do blowa, na którego konkurs jest to kierowane. Potem oczywiście będzie to udostępnione dla naszych widzów. Podam oczywiście link w opisie i usuniemy tą tabliczkę. Tu możemy podziwiać płonącą skocznię. Jak już mówiłem, mechanizm odpala także płomienie. Całość zasila niezbyt zaawansowany mechanizm. Oczywiście, czym by było bez małego sterega. I cóż, na to wszyscy czekali, mianowicie beta test. Podczas krótkiej przerwy mechanizm został przekonwertowany w taki sposób, że odpali jedynie ramki bez... efektów ubocznych, czyli podpalenia budowli. Dynia, jedziesz! A mi tu gra epicka muzyczka Glola. Okej, to chyba tyle. Co możemy więcej powiedzieć? Zapraszamy do subskrypcji nowego kanału. Mam nadzieję, że życzycie nam powodzenia. Tak samo jak ja życzę wszystkim nowym kanałom. To chyba tyle. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. Ja się żegnam, jestem Gibik. To jest... Dynia! I on też się żegna. Także baj!